Donald Tusk bez wątpienia jest najbardziej znanym polskim politykiem na arenie międzynarodowej. Przewodniczący Rady Europejskiej znalazł się teraz w bardzo trudnej sytuacji. Donald Tusk znalazł się właśnie w najtrudniejszym momencie swojej kariery politycznej. Odkąd został przewodniczącym Rady Europejskiej, ma na swojej głowie sprawy całej wspólnoty, a nie jak wcześniej tylko jeden kraj. Dodatkowo sprawa Brexitu cały czas nie pozostała zamknięta, a sytuacja w Wielkiej Brytanii nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o ostateczne zakończenie tego tematu. Teraz Tusk poprzez swoje media społecznościowe zamieścił specjalny apel, w którym nawołuje do odwagi w podjęciu jedynej, właściwej decyzji. Donald Tusk znalazł się w kropce. Temat Brexitu już od dłuższego czasu jest jednym z najczęściej poruszanych wewnątrz struktur unijnych. Jednak aktualnie cały dalszy przebieg tego przedsięwzięcia zostaje po stronie brytyjskiego parlamentu, który nie może dojść do porozumienia. Theresa May przedstawiła w Radzie Gmin swój projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jednak nie został on zaakceptowany podczas posiedzenia, przez co brytyjska premier ma czas najpóźniej do poniedziałku, aby przedstawić nowy plan działania. Donald Tusk w swoim wpisie zaznacza, że obie strony pragną porozumienia. Jednocześnie zadaje pytanie o to, kto wykaże się odwagą, aby przedstawić, jakie jest jedyne dobre wyjście z tej sytuacji. Jeśli porozumienie jest niemożliwe, a nikt nie chce braku porozumienia, to kto wreszcie będzie miał odwagę powiedzieć, jakie jest jedyne pozytywne rozwiązanie? Pisze Donald Tusk na swoim profilu na Twitterze. Przed Wielką Brytanią stoi otworem kilka scenariuszy dotyczących najbliższych wydarzeń. Jest to m.in. powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony Unii Europejskiej, przedłużenie procedury wyjścia ze wspólnoty na mocy art. 50 traktatów, wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum oraz zwołanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Jednocześnie sam przewodniczący Rady w tym momencie ma związane ręce. Może tylko siedzieć, patrzeć i liczyć, że brytyjski parlament w końcu zaakceptuje rozwiązanie, które będzie jak najkorzystniejsze dla obydwu stron.